Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na rozmowie poświęconej międzynarodowym aspektom kwestii górnośląskiej. Witam pana doktora Sebastiana Rosenbauma z Oddziałowego Biura Edukacji, Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Ja nazywam się Ryszard Mozgol, reprezentuję Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Temat nasz dzisiejszy wiąże się z setną rocznicą III Powstania Śląskiego, ale w ogóle z kwestią górnośląską, która rozgrywała się w dość dramatyczny sposób, również na arenie międzynarodowej, a powiedzielibyśmy przede wszystkim na arenie międzynarodowej w latach pomiędzy 1918 a 1922. Wtedy mamy te najważniejsze kwestie i to, co warto by było w tym momencie, na co warto by było zwrócić uwagę, to rok 1918 wraz z powstaniem niepodległego państwa polskiego dał Polsce możliwość zwrócenia uwagi i wysunięcia pewnych roszczeń terytorialnych, nie tylko względem terytoriów, które należały stricte do zaboru pruskiego, ale również w pewnym momencie do Górnego Śląska. Znaczy, generalnie musimy pamiętać o jednej rzeczy, że ten okres, o którym wspomniałeś, czyli 18-22, to jest jedyny w historii Górnego Śląska okres tak ogromnego umiędzynarodowienia kwestii tego regionu. Ten region do tej pory sobie gdzieś tam funkcjonował jako jeden z wielu środkowoeuropejskich regionów. Oczywiście jego znaczenie w obrębie Rzeszy Niemieckiej, w obrębie Królestwa Prus było ogromne ze względu na jego potencjał przemysłowy skupiony we wschodniej części tego obszaru obejmującego czy należącego do tak zwanej rejencji opolskiej ze stolicą właśnie w Opolu. Mimo że stolica była w Opolu, w gruncie rzeczy ten najbardziej ekonomicznie znaczący obszar wokół Katowic, Królewskiej Huty, późniejszego Chorzowa, Bytomia, Zabrze, Gliwic był skoncentrowany we wschodniej części, właściwie już graniczącej z terenami dawnej Kongresówki. I nigdy wcześniej, ani nigdy potem Górny Śląsk nie był na ustach, że tak powiem, całego świata w takim stopniu jak w latach 18-22. Przy czym ja bym powiedział, że to uruchomienie mechanizmu umiędzynarodowienia kwestii górnośląskiej w zasadzie następuje jeszcze wcześniej niż wspomniałeś, czyli nie zbiega się do końca z odtworzeniem państwa polskiego, ale pojawia się gdzieś tam jako w pewnym horyzoncie oczekiwań już wcześniej. Bo kiedy widzimy te słynne wilsonowskie 14 punktów, które mają być punktem wyjścia do nowego skonstruowania mapy Europy już powojennej, to jak wiemy, ten jeden z punktów dotyczy odtworzenia państwa polskiego na terenach zamieszkałych przez, jak to tam było sformułowane, bezspornie polską ludność. I suflujący poniekąd taką wizję jakby państwa etnicznego w gruncie rzeczy, Polski Komitet Narodowy powstały tuż wcześniej, bo w 17 roku z Romanem Dmowskim jako takim prominentnym eksponentem tej właśnie etnicznej koncepcji, właśnie już wtedy rozumował nie w kategoriach po prostu rozbiorowego terytorium Rzeczypospolitej, ale sięgnięcia również po te obszary, gdzie sięga mowa polska, prawda, jak to formułowano. I oczywiście to są pewne koncepcje, które gdzieś tam fruwają w różnego rodzaju pismach ulotnych, memoriałach, w różnego rodzaju dyskusjach, rozmowach, spotkaniach między politykami, między dyplomatami itd. Natomiast kiedy następuje taki moment, jeden z najważniejszych, kiedy expressis verbis zostaje sformułowane hasło, że jeśli powstanie niepodległa Polska, to w jej granicach powinien się znaleźć również Górny Śląsk. Otóż to ma miejsce późno, rzeczywiście, bo jesienią 1918 roku. Konkretnie 25 października 1918 roku Wojciech Korfanty, świeżo wybrany, po raz kolejny zresztą do Reichstagu, a więc Parlamentu Rzeszy, wygłasza mowę, która wzbudza oczywiście ogromne oburzenie wśród niemieckich deputowanych, niemieckich posłów do Reichstagu, w której on jakby rysuje, wykreśla tę mapę przyszłej odradzającej się Polski. I on stwierdza wyraźnie, że wysuwamy również roszczenia nie tylko do Poznańskiego, a więc do terenów, które należały do I Rzeczypospolitej, ale wysuwamy również roszczenia do tych ziem pruskich, będących częścią państwa pruskiego, które zamieszkałe są przez ludność polską, a więc między innymi także Górny Śląsk. Oczywiście to wywołuje wzburzenie wśród Niemców, bo to jest jednak powiedziane w najświętszym miejscu parlamentaryzmu niemieckiego, w Reichstagu, ale z drugiej strony to też jeszcze jest wzburzenie, powiedzmy sobie, takie, powiedziałbym, powierzchowne, ponieważ to nie ma w gruncie rzeczy jakiejś takiej mocy sprawczej. To jest tylko wypowiedź jednego z posłów Klubu Polskiego w Parlamencie Rzeszy.
I teraz oczywiście zaczynają się już ustawiać, że tak powiem, wajchy na dwóch torach. Torach argumentacyjnych, mających z jednej strony udowodnić, że ten Górny Śląsk powinien być polski, ponieważ bezsprzecznie jest z tą Polską związany w sensie pewnego obszaru kulturowego, językowego, etc., także etnicznego, a z drugiej strony wajchy po stronie niemieckiej mechanizmu tłumaczenia, definiowania, dlaczego ten Górny Śląsk powinien jednak zawsze pozostać częścią Niemiec. I to jest bardzo ważne, to, że pojawiają się takie dwa dyskursy, które nawzajem się zderzają po prostu jak lokomotywy, bo one się zderzają w sposób także mający swoje akcenty przemocowe, ponieważ prędzej czy później jedna i druga strona sięga po broń. To jest szalenie istotne, ponieważ one mają nie tylko swoją dynamikę wewnętrzną, wewnątrz Górnośląską, nie tylko tam jest ten spór, ale on jest przede wszystkim toczony właśnie międzynarodowo. A więc polska strona udowadnia, że ludność górnośląska, rdzenna, słowiańska ludność, to jest w zasadzie ludność polska taka sama jak w Galicji czy w dawnej kongresówce. Ona się posługuje językiem, oczywiście jakąś tam gwarą, odmianą, ale to jest jednak dialekt po prostu polszczyzny. Wskazuje się też oczywiście na argumentację historyczną pokazującą, że te ziemie kiedyś były częścią państwa polskiego, państwa Piastów. Z kolei Niemcy, oczywiście argument utylitarny, że dobrze by było mieć taki dobrze rozwinięty teren jak Górny Śląsk, zwłaszcza jak okręg przemysłowy górnośląski, że dobrze by go było mieć w odrodzonym państwie polskim, o którym z góry wiadomo, że będzie państwem raczej jednak no, agrarnym, prawda? Więc taki biegun przemysłowy by się przydał. Ten argument jest podnoszony nie tyle oficjalnie, ten argument jest raczej gdzieś tam od usum delfini eksponowany. Natomiast argumentacja niemiecka jest oczywiście taka, że być może i w średniowieczu były jakieś związki z państwowością polską, być może ludność się posługuje językiem polskim, ale to są tak naprawdę Prusacy, poza tym mieszka tam też mnóstwo Niemców, a całe cywilizacyjne dokonanie, wszystkie cywilizacyjne osiągnięcia tego regionu właśnie w postaci ogromnej jego industrializacji, urbanizacji, które no, powodują, że on jest tak ważny. Otóż one w tej perspektywie niemieckiej no, są zasługą wyłącznie Niemców, co automatycznie sprawia, że ze względu na to, że ten region w ten sposób ma poniekąd taki jakby znak wodny niemiecki, powinien być częścią Niemiec. I to jest oczywiście mechanizm zderzenia tych dwóch dyskursów, który jest obserwowalny, jak mówię, i w tej przestrzeni międzynarodowej. Tak. Znamienne, że się ukazują dziesiątki ulotek po angielsku, po francusku, przecież, prawda, pisane z jednej i drugiej perspektywy. Są pisane w różnych językach. One są już adresowane do tych, o których wiadomo, że będą zwycięzcami wojny. Tak, one mają różne też odcienie ideologiczne. Ale to ciągle jest tylko dyskusja, dlatego wydaje mi się osobiście, że ten moment, który powoduje, że możemy powiedzieć, że ta sprawa górnośląska nabiera rzeczywiście już takiej dynamiki, powiedziałbym, egzekutywnej, to jest dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 28 października 2018 roku podpisany przez naczelnika państwa Piłsudskiego, Józefa Piłsudskiego oraz przez prezydenta Rady Ministrów Jędrzeja Moraczewskiego, w którym zostaje określone, gdzie mają odbywać się wybory do konstytuanty polskiej, tej pierwszej odrodzonej konstytuanty polskiej. To jest jeszcze przed formalnym ogłoszeniem. To jest oczywiście listopad. Tak. Pomyliłem się, to nie jest październik, to jest listopad. Przepraszam bardzo, 28 listopada 18 roku, więc to już jest po formalnym powstaniu czy proklamowaniu niepodległości polskiej, to jest logiczne. I w tym obszarze, który tam został wyznaczony jako obszar, gdzie powinny się te wybory do konstytuanty odbyć, zostały wpisane również cztery okręgi, 65, 6, 7 i 70, które pokrywają się z obszarem pruskiej rejencji opolskiej. I to oczywiście w momencie, kiedy ten dekret został opublikowany w Monitorze Polskim, to oczywiście powoduje eksplozję ze strony Niemców, ponieważ minister spraw zagranicznych, sekretarz stanu Auswärtiges Amtu, jak to się tam trochę inaczej wszystko nazywało, Wilhelm Solf formułuje w połowie grudnia 18 roku, no, zerwane zostają stosunki dyplomatyczne, prawda, i formułuje, że to jest akt, taką tezę, że to jest akt pewnego rodzaju agresji wymierzony w suwerenność terytorialną państwa niemieckiego. Dodajmy, że w ślad za tym, pod koniec lutego, 28 lutego, zostaje wydana nota przez rząd
rząd polski, czy popierana przez rząd polski, przedstawiona zwycięskim mocarstwom, w którym no, zostaje wprost wyartykułowane, że jeśli chodzi o budowę granicy zachodniej, ma ona zawierać w sobie Górny Śląsk, jeśli chodzi o obszar przemysłowy, Śląsk Opolski, a nawet kilka powiatów Dolnego Śląska w tym momencie. Dokładnie. Część zostaje zresztą włączona. Natomiast to wszystko nabiera całkowicie innego wymiaru i ten Górny Śląsk staje się rzeczywiście taką piłeczką wielkich mocarstw zwycięskich tak naprawdę w Paryżu. No, ale żeby to tak naprawdę dopiero mogło nastąpić, no to musiała się rozpocząć konferencja pokojowa kończąca I wojnę światową, rok 1919, no i praktycznie w ramach tej konferencji powołanie Komisji do Spraw Polski, na czele której stanął wybitny francuski dyplomata Juliusz Cambon, która miała rozpatrzeć, jak ta granica zachodnia będzie wyglądała. Żeby dobrze zrozumieć teraz te wszystkie aspekty, musielibyśmy króciutko określić, jak państwa zwycięskie odczytywały to zwycięstwo i jak chciały przebudować według swojego jakiegoś modelu no, praktycznie cały kontynent europejski. Jak słusznie zauważył brytyjski polityk, dyplomata, osoba, która brała udział w konferencji paryskiej, Harold Nicholson, Anglicy zachłysnęli się zwycięstwem w roku 1918 i troszeczkę w rozbracie z rzeczywistością wychodzili z założenia, że są panami świata. Ich polityka często może się bardzo daleka nam wydawać od aspektów górnośląskich, od tego, co się dzieje w Bytomiu, Katowicach, Gliwicach, kiedy mamy zamiar mówić o bezpieczeństwie szlaków komunikacyjnych z Indiami na przykład. I wiem, że niektórzy z osób oglądających naszą rozmowę może dojść do przekonania, że to są jakieś absurdy, w których mam zamiar poruszać tego typu rzeczy. Ale dla Brytyjczyków po I wojnie światowej istotne było panowanie na morzach, zachowanie imperium kolonialnego i taki układ międzynarodowy na mapie nie tylko kontynentu europejskiego, ale i całego świata, żeby bezpiecznie do każdej części tego imperium kolonialnego można było dojść. To jest bardzo istotne, bo ten aspekt w polityce premiera Davida Lloyda George'a rozpatrywała kwestię zaangażowania rosyjskiego na kontynencie europejskim, które z kolei no, w tym momencie naruszało budowę, czy było sprzeczne z budową silnej i rozwiniętej terytorialnie Polski. Dlatego to jest dość istotne do zrozumienia. No, Polacy, czy Polska była rozpatrywana w koncepcjach brytyjskich jako kraj malutki, etniczny, z spełnieniem tego warunku wilsonowskiego dostępu do morza, ale bynajmniej już nie z dostępem do Gdańska w tym przypadku. W tych kategoriach paradoksalnie, pomimo tego, że Brytyjczycy już w 1917 roku w jednym z memoriałów budowanych przez takie bardzo ciekawe środowisko brytyjskie, nie zawsze akceptowane przez Davida Lloyda George'a, ale mające poważny wpływ na budowę pewnej mentalności dyplomatycznej nowych dyplomatów, proszę pamiętać, tych, którzy przyszli jako tak zwani liberalni imperialiści do władzy wraz z Davidem Lloydem George'em, to oni budują jako pierwsi koncepcję, że w ogóle część tego Górnego Śląska można by było Polsce dać. Ale z kolei David Lloyd George nie chciał o tym absolutnie słyszeć. Dla niego Niemcy po I wojnie światowej miały być klientem Wielkiej Brytanii. Niemcy miały być osłabione, przebudowane politycznie, czyli miało zniknąć cesarstwo, miał być ustrój republikański wprowadzony, bądź jakaś liberalna forma monarchii, którą oni dopuszczali w swoich jakichś rozważaniach. Natomiast brano pod uwagę tutaj bardzo istotną jedną rzecz. Przemysł niemiecki miał pozostać w całości, miał pracować w zgodzie z układem no, city i finansowych powiązań, które no, były, jakby to powiedzieć, były backgroundem, czy były zapleczem politycznym Davida Lloyda George'a. W tym przypadku w ramach koncepcji równowagi sił tak naprawdę po I wojnie światowej i Francuzi w pewnym momencie zorientują się, jak ta sytuacja następuje, to Francja staje się w roku 1919 powoli głównym wrogiem na kontynencie, a nie Niemcy. I stąd każde popieranie jakiejkolwiek koncepcji przez Francuzów, i zwracał na to uwagę bardzo mocno polski poseł, polski dyplomata w Londynie, Jan Ciechanowski, który stwierdzał, że Brytyjczycy nie są antypolsko nastawieni. Że tak naprawdę to oni są nastawieni antyfrancusko, a nam się dostaje, ponieważ Francja popiera nasze postulaty terytorialne. No, tu dotykamy kwestii tego, jak Francuzi z kolei widzieli swój układ sił na kontynencie po zwycięstwie
zwycięskiej wojnie. Zwycięstwo oczywiście Francuzi fetowali, ale było to zwycięstwo bolesne, bo zwycięstwo postrzegane przez pryzmat gigantycznych strat, strat ludzkich i strat de facto materialnych, pomimo tego, że jak Niemcy oceniali, tylko 1/10 przecież terytorium francuskiego znajdowała się pod okupacją i była rzeczywiście zniszczona w trakcie działań wojennych. Ta koncepcja straty, a jak powiedział wybitny włoski dyplomata Carlo Sforza, strach po I wojnie światowej budował koncepcje polityczne tworzone na zasadzie samoobrony i budowy na samym początku przez George'a Clemenceau koncepcji jakiegoś zbiorowego bezpieczeństwa. Francja miała być potęgą, mocarstwem kontynentalnym, Niemcy miały być okrojone do tak absurdalnych w niektórych przypadkach wręcz działań szczegółowych, jak opisana przez Emila Józefa Dillona w książce Konferencja Pokojowa. Ja tutaj, my zresztą w dwójkę bardzo gorąco polecamy tą książkę, żeby do niej zerknąć, jak zachęcanie Danii. Wydaną przez Ośrodek Myśli Politycznej, jak próba włączenia Danii w dokonywanie rozbioru Niemiec na zasadzie takiej, gdzie rząd w Kopenhadze nie chciał nawet o tym słyszeć, bo terytorium oferowane Królestwu Danii było terytorium zamieszkanym w 100% przez Niemców. Tamtych Duńczyków było naprawdę bardzo, bardzo mało. Ale Niemcy miały być okrojone, pozbawione przemysłu, osłabione i obciążone reparacjami wojennymi oraz rozbrojone. Taka była koncepcja George'a Clemenceau, ale podkreślam jeszcze raz bardzo istotną jedną rzecz. W jego koncepcji bardzo ważną rolę odgrywało zbiorowe bezpieczeństwo gwarantowane przez Stany Zjednoczone i przez Ligę Narodów. To miało być gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa Francji, o którym pisał Carlo Sforza, nie na zasadzie takiej, że Niemcy już nigdy nie wkroczą na ziemię francuską, ale takiej, że nie będą w stanie rozpocząć kolejnej wojny, która mogłaby zagrozić francuskim interesom na kontynencie. Wiemy, że tak brytyjskie koncepcje w 100%, jak i francuskie, no nie uda się zrealizować, a kwestia Górnośląska stanie się pewnego rodzaju międzynarodowym katalizatorem tego, że to się nie uda zrealizować. Ale ja tutaj mówię o koncepcjach, a myślę, że trzeba by było parę słów przynajmniej powiedzieć o samej konferencji pokojowej. Jak już wspomniałem, 28 lutego została przedstawiona polska propozycja przebiegu granicy, która rzeczywiście włączała praktycznie cały Górny Śląsk plus kilka powiatów Śląska Dolnego, czy była pewnego rodzaju projektem włączenia w granicę niepodległej Rzeczpospolitej. Francuzi przychylili się do tego pozytywnie. Roman Dmowski pełny optymizmu stwierdzał, że w ramach tej komisji do spraw polskich Polska może liczyć na amerykańskie i francuskie głosy, które równoważą negatywne głosy brytyjskie, a przypomnijmy, na czele tej brytyjskich dyplomatów no, znalazł się tam William Tyrrell, związany z środowiskiem The New Europe i uzbrojony w memoriał Louisa Bernsteina Namierowskiego, galicyjskiego Żyda, który zaczął robić karierę w Wielkiej Brytanii, no i słynął, przynajmniej tak był odczytywany przez Romana Dmowskiego, jako główny przeciwnik linii polskiej. Przez praktycznie pewien okres, czyli początek marca, te wszystkie działania strony polskiej idą w dobrym kierunku. Dopiero w drugiej połowie marca, kiedy zostają sformułowane pierwsze wnioski dotyczące tego, jak ta granica zachodnia ma być, czy jak ona ma przebiegać, no rozpoczyna się potężny rwetes, a mianowicie Lloyd George, zorientowawszy się, że Brytyjczycy są odstawieni na boczny tor w tych decyzjach, postawił praktycznie na baczność całe swoje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tam się działy w tym czasie dantejskie sceny związane z Lordem Curzonem i z Balfourem, który rzeczywiście zaczął odkręcać pewne rzeczy, i to jest efekt, w wyniku którego no, co prawda projekt traktatu jeszcze 7 maja 1919 roku, projekt tej granicy zachodniej, który został wtedy ogłoszony w ramach tej komisji do spraw polskich, określa, że Górny Śląsk stanie się w Polsce, ale jest to praktycznie wstęp do tego, żeby to nastąpiło no, na podstawie plebiscytu. Decyzja zapada dopiero na przełomie maja-czerwca, ale przedstawiony projekt 4 czerwca 1919 zawiera
no, po wecie brytyjskim i oczywiście bardzo silnym wecie niemieckim, no bo w maju to przez całe praktycznie Niemcy i Górny Śląsk przeszły potężne manifestacje niemieckie, nie zgadzając się na taki, jak twierdzili Niemcy, niesprawiedliwy potraktowanie Niemiec. I przypomnijmy, o ile Brytyjczycy nie mówią w przypadku tego przebiegu granicy zachodniej, głównie o Górnym Śląsku. Dla Lloyda George'a ważny jest Gdańsk i ważne jest Pomorze, gdzie wychodził z założenia, że za dużo dano Polsce. To Niemcy torpedują ten projekt traktatu wersalskiego głównie w kwestii górnośląskiej, nie zgadzając się na przyznanie go stronie polskiej. No ostatecznie, jak wiemy, w traktacie wersalskim mamy zapis o przeprowadzeniu plebiscytu ludność w oparciu o wilsonowskie prawo do samostanowienia narodów. Ma wypowiedzieć się, czy chce mieszkać w państwie polskim, czy w państwie niemieckim. Bez znaczenia, dodam to, jest to bardzo istotny szczegół, który często gdzieś nam umyka, bez określania poczucia narodowego, bo to jest bardzo istotna rzecz, która nie zawsze w Polsce jest właściwie rozumiana. Czyli w plebiscycie nie chodziło o głosowanie w oparciu o swoje poczucie narodowe, ale o przynależność państwową w tym przypadku. No, w ten sposób rozpoczyna nam się jeszcze oczywiście w pewnych detalach już niewyeksploatowanych przeze mnie kwestia budowy międzysojuszniczej komisji rządzącej plebiscytowej, która tym plebiscytem się miała zająć. No tak, bo musimy pamiętać, że przeprowadzenie plebiscytu, które zostało faktycznie wpisane do traktatu wersalskiego w artykule 88, ono zostało wyraźnie określone, że nie może się odbyć w warunkach takich, jakie są w momencie, kiedy tenże traktat wersalski jest zamykany. Czyli w sytuacji, w której w rejencji opolskiej, a ściślej na tym obszarze plebiscytowym, bo on się nie pokrywa w 100% dokładnie z rejencją opolską, część powiatów, które uznano z góry za jakby niemieckie, nie uczestniczy, nie jest poddana plebiscytowi, czy na przykład powiat Nyski, Grodków, Niemodlin, tam nie ma plebiscytu, a więc część tej rejencji opolskiej, a więc tego pruskiego Górnego Śląska, która jest określona jako obszar plebiscytowy, jest w momencie, kiedy zapada decyzja w Paryżu, kiedy zostaje przyjęty traktat wersalski, no pod, że tak powiem, pełną, suwerenną kontrolą Niemiec. Stacjonują tam wojska niemieckie, są to formacje grenzschutzowe, które przekształcane są stopniowo w Reichswehr. Są tam silne siły policyjne niemieckie i aczkolwiek oczywiście trzeba pamiętać, że Niemcy są pogrążone w rewolucji. Panuje tam daleko idący też chaos. Powstały rady robotnicze i żołnierskie, które trochę paraliżują i komplikują układankę, zwłaszcza w kontekście takiego precyzyjnego funkcjonowania dotychczasowej administracji państwowej, czy też jakiejś nawet samorządowej, no to mimo wszystko Niemcy mają ten Górny Śląsk mocno w ręku. I gdyby w tym momencie przeprowadzić tam ten plebiscyt, można sobie wyobrazić, że użyją całego aparatu władzy, który stoi im do dyspozycji, po to, aby przeprowadzić go w takim kierunku, nie cofając się przed niczym. To jest oczywiste, to jest dla nich walka o przetrwanie. No to jest obok Zagłębia Rury, obok Westfalskiego Ośrodka Przemysłowego, to jest drugi pod względem znaczenia ośrodek przemysłowy. Dodajmy, że Niemiec mają poparcie brytyjskie, bo Brytyjczycy chcą jak najszybciej przeprowadzić plebiscyt. Brytyjczycy chcą jak najszybciej to zrobić. No i teoretycznie w tym momencie wynik plebiscytu możemy sobie bezproblemowo wyobrazić, że no byłby bardzo korzystny dla Niemiec. Dlatego z góry pojawia się taka koncepcja, jakby aby to, co do tej pory, to stanowisko, że tak powiem, zajmowane przez mocarstwa zwycięskie wobec Górnego Śląska, gdzieś tam na marginesie oczywiście tych wszystkich pertraktacji układających nowy porządek geopolityczny Europy po 18 roku, żeby trochę tych mocarstw z tej perspektywy Paryża przenieść do perspektywy Opola. I w tym celu zostaje stworzone specjalne gremium, które można nazwać takim tymczasowym rządem górnośląskim, czyli ta wspomniana przez ciebie międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa, której siedzibą zostaje siedziba władz rejencji opolskiej w Opolu właśnie. Jest to rodzaj, jak mówię, rządu, tam są rzeczywiście departamenty, które zajmują się kwestiami sądowymi, wojskowymi i tak dalej, spraw wewnętrznych, etc. Komisja przybywa na początku lutego 1920 roku na Górny Śląsk. Ona ma sprawować pieczę i kontrolę nad tym, w jaki sposób przebiega kampania plebiscytowa i w jaki sposób ten plebiscyt w ogóle się odbędzie. Czyli ta komisja ma to niejako zrealizować. A więc gremium międzynarodowe, w którym reprezentowani są przedstawiciele trzech
trzech tylko właśnie mocarstw zwycięskich, a więc Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Amerykanie, jak wiemy, wycofali się, przeszli na te pozycje po prostu jakby no, już nieangażowania się w sprawy europejskie, mimo że początkowo zakładano, że to oni przede wszystkim będą ten właśnie plebiscyt niejako realizować. I do pomocy ta międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa jako taki organ, że tak powiem, no, wykonawczy do pewnego stopnia dostaje oczywiście również siły zbrojne. To są wojska, oddziały francuskie, to są oddziały włoskie, a okazjonalnie także dwukrotnie to pokazuje specyfikę zaangażowania Wielkiej Brytanii, także oddziały brytyjskie. One się pojawiały właściwie dwa razy tylko w roku 21, ale cały czas. Przez ten okres, kiedy Komisja Międzysojusznicza rządzi, że tak powiem, obszarem plebiscytowym górnośląskim, jest jego swoistym rządem, w tym czasie stacjonują tylko, bez przerwy stacjonują tylko Francuzi i Włosi. Ogółem tych wojsk jest gdzieś w granicach 20 tysięcy, co no nie jest ani dużo, ani mało, szczerze mówiąc. Jakąś kontrolę to umożliwia nad tym, co się dzieje w regionie, ale no, jakby było więcej, to by może źle nie było. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to wszystko oznacza, że ten kawałek terytorium niemieckiego, jakim było obszar górnośląski, obszar plebiscytowy, zostaje wyłączony niejako spod niemieckiej zwierzchności i zaprowadzona tam zostaje forma specyficzna okupacja, za okupacja pokojowa. Owszem, są wojska, ale to jest taka specyficzna jednak okupacja, bo wszyscy oczywiście burmistrzowie, wójtowie, że tak powiem, czy tam naczelnicy gmin, to się w Niemczech nazywało, starostowie, czyli landratowie, oni wszyscy zostają, prawda? Oni policja są, zostaje. Policja zostaje, ale oni są pod kontrolą aliantów. Tak. To znaczy, można jeśli się spodoba Międzysojuszniczej Komisji, może odwołać landrata, co też robi zresztą między innymi Zabrzeńskiego, odwołano Zauermonta za postawę, która nie odpowiadała władzom Komisji. A więc stworzono taki, można powiedzieć, takie małe państewko, obszar okupowany i tam toczy się cała ta walka, o której wielokrotnie już była mowa, ale dzisiaj to nie jest naszym tematem naszej rozmowy, walka plebiscytowa o głosy, prawda, tych różnych grup społeczności Górnego Śląska. No i trwają przygotowania przede wszystkim do plebiscytu, którego termin nie jest wyraźnie wyznaczony. Ani jego regulamin nie jest wyraźnie przygotowany. Regulamin jest ogłoszony w gruncie rzeczy w grudniu i w styczniu, a nawet w lutym, w grudniu 1920 i na początku 1921, a termin zostaje wyznaczony na 20 marca 1921 roku. I trzeba pamiętać też o jednej rzeczy. Ta międzysojusznicza komisja, która jest tą alfą i omegą na Górnym Śląsku, na obszarze plebiscytowym, w okresie, o którym mówimy, jest oczywiście tworem będącym no, najbardziej takim, można powiedzieć, namacalnym wyrazem tego umiędzynarodowienia kwestii górnośląskiej. Ponieważ ona jest międzynarodowa, ona jest złożona z Francuzów, Włochów i Brytyjczyków. I te konflikty, o których ty mówiłeś, te geopolityczne zderzenie, zwłaszcza na linii francusko-brytyjskiej, bo to są główne wektory, Włosi odgrywają raczej podrzędną rolę, wszystko to odnajdujemy w tym, co się dzieje w Komisji Międzysojuszniczej w Opolu. Na jej czele staje trzech ludzi, bo tak to wygląda, że formalnie ma być trzech przewodniczących. Ale jak to zwykle bywa, ktoś musi być tym samcem alfa, wśród tych trzech samców. I tym samcem okazuje się niski, bardzo podobny do Asterixa, przynajmniej tak mi się wydaje, generał francuski Henri Leronde, Normandczyk, który no, jest z natury jakby taką osobą przywódczą. To jest bardziej dyplomata wojskowy niż żołnierz. To polityk, nie? Polityk. On potrafi oczywiście trząść tą całą komisją międzysojuszniczą tak, żeby to było po jego linii, co się tam dzieje. No zdecydowanie mniej doświadczony, bo to później bardziej dyplomatycznie zaangażowany jest reprezentant Włoch, generał Alberto De Marini, Stendardo di Ricciliano, późniejszy senator Królestwa Włoskiego w okresie międzywojennym, arystokrata włoski, no z takim bardziej flegmatycznym temperamentem, bardzo taki starający się przestrzegać wszystkich zapisów i w gruncie rzeczy w jego osobie odzwierciedla się pewnego rodzaju taka neutralność do pewnego stopnia. Paradoksalnie, przypisalibyśmy Włochom bałaganiarstwo w przypadku no, tutaj komisarza włoskiego. To było rzeczywiście skrupulatne raczej przestrzeganie litery. Podczas gdy Leronde wyraźnie realizuje politykę Francji, której jednym z elementów jest zdecydowane sprzyjanie sprawie polskiej. Więc on oczywiście sprzyja sprawie polskiej i on nie znajduje magazynów. Jego ludzie, że tak powiem, ludzie komisji nie znajdują magazynów broni POW Górnego Śląska, a za to znajdują magazyny
zepszycerów i tak. różnych tych formacji sztosztruperskich, niemieckich, bojówkowych. No i jest trzeci reprezentant. No teraz byśmy powiedzieli, że powinien to być no, rzeczywiście jakiś gracz wyższego szczebla, bo reprezentant Wielkiej Brytanii. No a tu właśnie Brytyjczycy zrobili taki manewr, który wyraźnie wskazuje na to, że dla nich to jakoś takie priorytetowe wszystko nie było, co się na Górnym Śląsku dzieje, bo tym reprezentantem Wielkiej Brytanii w Komisji Międzysojuszniczej jest pułkownik Harold Percival. Ani jakoś bardzo doświadczony. Oczywiście z całą tą taką typową biografią żołnierza brytyjskiego, a więc wojny w koloniach, wojny burskie i tak dalej, gdzieś służba tam kolonialna, podobnie zresztą jak u Leronda, który tak. też miał ze sobą całe to przejście typowe dla oficera, wysokiego oficera francuskiego tego czasu. No i oczywiście udział w Wielkiej Wojnie, etc. Percival jest tylko pułkownikiem. To już go stawia na gorszej pozycji i Percival jest pod względem osobowościowym człowiekiem nieprawdopodobnie mniej będącym w stanie znieść. I rzeczywiście, co jest ciekawe, w czasie trzeciego powstania śląskiego on przeżywa pewnego rodzaju załamanie psychiczne z powodu ciągłych konfliktów. Zostaje odwołany. Wtedy przychodzi Harold Stewart, taki stary wyga, urzędnik kolonialny z Indii, jako reprezentant Wielkiej Brytanii cywil, co ciekawe. No i ten już oczywiście robi swoje, to co ma zrobić, ale też powiedzmy sobie szczerze, nie są to ludzie z jakiegoś takiego wyższego szczebla. Leronde jest zdecydowanie, no trzeba pamiętać, że on w sztabie generalnym, w sztabie głównym armii francuskiej, więc to jest jednak postać, wyraźnie widać, że dla Francuzów ten Górny Śląsk ma większe znaczenie tak. niż dla tych Brytyjczyków. Prawda? No ale cała misja tej komisji międzysojuszniczej, obecność wojsk alianckich, francuskich, jak mówię, włoskich, brytyjskich, zmierza do tego jednego dnia tak naprawdę, żeby to się dokonało, co dokonać się miało, czyli żeby ten plebiscyt nastąpił. I on rzeczywiście odbywa się 20 marca, jak wspomnieliśmy, 1921 roku. Odbywa się w bardzo pokojowy sposób, bardzo spokojny. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tam nie dochodzi do żadnego nadzwyczajnego mordobicia, którego byśmy oczekiwali. Tego tam nie ma. On się odbywa z ogromną frekwencją. Jest doskonale zorganizowany i przygotowany, zarówno przez tę stronę właśnie aliancką, jak i przez polskich i niemieckich uczestników tego całego parytetycznych różnych biur, które przygotowują tak. przebieg plebiscytu. Frekwencja poziomie 97% to jest frekwencja niewyobrażalna, a dodajmy do tego, że jednocześnie w plebiscycie bierze udział te 200 tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają z zachodu jako tak zwani outvoters, jak to Brytyjczycy określali, czyli emigranci tak zwani, tak. którzy też tutaj głosują, no też ich było trzeba jakoś tutaj zwieść, ogarnąć i tak dalej. No, wyniki plebiscytu wszyscy znamy, nie będziemy się tu w to zagłębiać. No, to jest prawie 60% dla Niemiec, ponad 40% dla Polski. No, jest ten wynik, można by o nim wiele dyskutować, ale jest on przede wszystkim właśnie dla państw zwycięskich, dla tych państw, które rozpisały taki scenariusz losów Górnego Śląska po wojnie. Jest on przede wszystkim zagwozdką. Bo to jest... Dodajmy, że międzysojusznicza komisja nie podaje twardych wyników, że tak powiem, głosowania. Tylu oddało głosy na Niemcy, tylu na Polskę, tylko gminami. Te cyfry były łatwiejsze do, że tak powiem, to jest moja oczywiście interpretacja, do strawienia dla strony francuskiej. Dało się na nich coś ugrać. No tak, bo spodziewano się, w gruncie rzeczy wydaje mi się, że spodziewano się jednak bardziej zdecydowanego zwycięstwa polskiego. I to nawet po stronie brytyjskiej. To jest trochę zaskoczenie, że to tak wyszło, jak wyszło. No tutaj się oczywiście zaczęły natychmiast cała lawina spekulacji, że to emigranci zmienili ten wynik. No, dyplomaci francuscy od 20 roku mocno podkreślali z bardzo dużą pewnością, że oni mają pewność co do tego, że Górny Śląsk zostanie włączony w obręb państwa polskiego. Tak. Brytyjczycy z kolei, to też zawdzięczamy naszemu dyplomacie londyńskiemu, Janowi Ciechanowskiemu, niezwykle obawiali się jednej prostej rzeczy, że może być dla nas kuriozalne, a mianowicie dostępu Francuzów do taniego węgla. To było, jak się okazuje, dla dyplomacji francuskiej najistotniejsze. I z jednej strony oni rzeczywiście poprzez danie pułkownika Percivala, poprzez nieprzysłanie wojska w 20 roku, poprzez pewnego rodzaju ograniczanie wydatków finansowych na działalność Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, oni wskazują na to, że dla nich to jest peryferyjna sprawa dyplomatyczna, która nie ogniskuje uwagi całego Foreign Office,
ale z drugiej strony za wszelką cenę próbują uwalić, przepraszam za to kolokwialne wyrażenie, Leronda i zastąpić go kimś bardziej sprzyjającym ich polityce. No dodajmy, Lerond jako polityk jest powiązany bardzo ściśle z kręgami przemysłowymi we Francji. W pewnym momencie w roku 1920 w sierpniu zorganizuje za plecami, powiedzmy tak, czy on je zorganizował, czy dostał rozkaz zorganizowania, to możemy tutaj gdybać, ale organizuje za plecami rządu polskiego tajne rokowania pomiędzy przemysłowcami francuskimi, a przemysłowcami niemieckimi, które wskazują na to, co tak naprawdę Francuzów interesuje w tym przypadku, jeśli chodzi o Górny Śląsk. Czy interesuje ich silna, potężna Polska, czy interesuje ich tak naprawdę dostęp do taniego węgla, jak to twierdzili Brytyjczycy. Tu musielibyśmy się troszeczkę cofnąć. Kapitał ma narodowość, jak się okazuje. Tak, jednak. Tak, ma narodowość i dodajmy, 20 rok naprawdę weryfikuje pewne scenariusze geopolityczne, które Francuzi i Anglicy budowali. Weryfikuje. Dla Francuzów niezwykłe ciosem było listopad 1919 roku i wycofanie się Stanów Zjednoczonych z kontynentu europejskiego, brak zgody na ratyfikację, czy odrzucenie właściwie ratyfikacji traktatu wersalskiego i położenie takiego, jakby to powiedzieć, czy stwierdzenie jednoznaczne, róbcie sobie w Europie co chcecie. Oni to odczuli niezwykle mocno, bo rozsypała się cała koncepcja Clemenceau. Do tego, dodajmy, wygrywają wybory przeciwnicy Clemenceau. Może nie całkiem przeciwnicy, bo w czasie I wojny światowej ci wszyscy politycy współpracują ze sobą, ale Blok Narodowy, który dochodzi do władzy i to miażdżąco zwycięża lewicę francuską, no jest rzeczywiście blokiem, który chce nareszcie poczuć, jak oni piszą sami, że jesteśmy zwycięzcami, że to nie jest, jak twierdził Jacques Bainville, który był w opozycji tej narodowej, tej prawicowej, że to nie jest zaprzepaszczone, zmarnowane zwycięstwo. A powiedzmy, Bainville nie jest jedynym, żeby była jasność, to nie tylko zwolennicy Charlesa Maurrasa i Action Française tak twierdzą, ale również ludzie tacy jak Raymond Poincaré, którzy są bardzo umiarkowani, którzy przecież będąc co prawda przeciwnikami Clemenceau na tej płaszczyźnie sceny politycznej, potrafili z nim w niektórych przypadkach bez najmniejszego problemu współpracować. Ale sam Millerand, który staje na czele rządu, wychodzi z założenia, że trzeba coś zrobić. A politycy, którzy są dookoła niego, podpowiadają mu wprost. Tu tak naprawdę przeciwnikiem jest Wielka Brytania. Minister spraw zagranicznych George Lejeune będzie twierdził wprost, że trzeba konfrontować się na arenie międzynarodowej z Wielką Brytanią, nawet jak powie, jeśli by miało to doprowadzić do nowej faszody. Ja przypuszczam, że nie trzeba Państwu tłumaczyć, do jakiego wydarzenia sprzed I wojny światowej się tutaj odnosił francuski minister spraw zagranicznych i dodajmy, we wrześniu 1920 już też premier Francji, ale to jest polityka konfrontacyjna w tym przypadku i my tą politykę konfrontacyjną widzimy. Jeśli mielibyśmy przeanalizować i skrócić do tego jednego zdania, to Francuzi idą w kierunku tego, co podpowiada Charles Maurras i jego bardzo ostry antyniemiecki kurs. Niemcy muszą zostać zniszczone tak, żeby się nie mogły już nigdy odrodzić. Trzeba je podzielić. Tam nawet słucha się głosy, że szkoda, że żeśmy na traktacie wersalskim nie podzielili Niemiec na kilka różnych państw, że nie rozbiliśmy ich terytorialnie. Tam są pomysły, żeby to zrobić w tym momencie. Ale minimum to jest totalne rozbrojenie Niemiec, które, proszę zwrócić uwagę, jest niezwykle trudne, bo od wschodu zmierzają bolszewicy, a Blok Narodowy był co prawda konglomeratem lewicowo-prawicowym. Proszę pamiętać, Millerand jest byłym politykiem socjalistycznym, który stoi na czele tego Bloku Narodowego, jest premierem. Tu musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ta armia niemiecka za moment może być potrzebna. I na tym grają z kolei Brytyjczycy. Nie rozbrajajmy Niemców całkowicie, bo mogą się przydać w tym momencie. W samej Francji od czasu do czasu też takie głosy się słyszy. Ale to powoduje, ta zbliżanie się bolszewików do Warszawy, że Francuzi okazują się bardzo nielojalnym sojusznikiem względem Polski. To, na co chcę zwrócić uwagę, że odejście od koncepcji Clemenceau i pójście w stronę budowy francuskiej wizji ładu kontynentalnego, co prawda z mocną Polską, ale mocną, jeśli się obroni przeciwko bolszewikom, będzie skutkowało tak naprawdę brakiem gwarancji dla strony polskiej. Strona polska będzie partnerem, o ile Francuzi będą chcieli. Są głosy jednoznacznie wygłaszane nawet przez takich propolsko nastawionych polityków francuskich, jak Philippe Berthelot, który był przyjacielem Erasma Pilca, który stwierdza wprost, że nie należy się kierować żadnymi sentymentami w relacjach z Polską. Tu chodzi o tak naprawdę rację stanu Francji i korzyści. A te korzyści widziano w czym? Widziano w przemyśle.
I tak naprawdę 20 rok nam pokazuje, że Francuzi tego, czego domagają się, to nie tyle polskiego Górnego Śląska, ale przemysłu górnośląskiego, który będzie pracował na rzecz przemysłu francuskiego. To jest najistotniejsza rzecz i to widzimy i w sierpniu 1920, w tajnych rokowaniach niemieckiego przemysłu z przemysłowcami francuskimi, które organizuje Le Ronde, ale też tym, co widzimy w roku 1921 w marcu. Przed plebiscytem zostaje powołana spółka dzierżawna dotycząca eksploatacji kopalń. Proszę zwrócić uwagę, trochę takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo jest to przed plebiscytem. 2-3 dni po plebiscycie mamy zawarcie kolejnego porozumienia polsko-francuskiego dotyczącego wykupu spółek niemieckich na terenie Górnego Śląska. Czyli w momencie, w którym nie ma decyzji, do komu przypadnie ten Górny Śląsk, Francuzi już decydują się na pewne kroki, no tak jak stwierdzano, ponieważ są pewni tego, że Górny Śląsk musi przypaść Polsce i zrobią bardzo dużo. Ten Berthelot, którego przed momentem tu wspominałem, będzie stwierdzał, przepraszam, nie on, ktoś inny z polityków francuskich, że jeśli Polacy będą potrzebowali, będą znajdowali się w jakimś bardzo dużym impasie, w bardzo dużych kłopotach politycznych, to im pomożemy 2, a nawet 3 razy mocniej. Więc to pokazuje, jakie było zaangażowanie Francji na rzecz tego, żeby Górny Śląsk, teraz właśnie, odpowiedzmy sobie sami na to pytanie, czy przypadł Polsce, czy był w takim układzie geopolitycznym, aby dało się z niego spokojnie korzystać dla francuskiego przemysłu. Mówiąc o tym, o tej pewnej takiej dwulicowości Francuzów, musimy też oczywiście wziąć pod uwagę jedną rzecz, a mianowicie to, że jest jeszcze jeden gracz na południe od Polski, na południe od Górnego Śląska, czy w ogóle od Śląska, z którym Francja wiąże ogromne nadzieje, to jest Czechosłowacja. Tak. I ta dwustronność pewnego rodzaju relacji polsko-francuskich objawia się w tym momencie bardzo silnie, chociażby w stosunku do tego obszaru konfliktowego między Polską a Czechosłowacją, jakim jest Śląsk Cieszyński. Tutaj widać, że Francuzi zdecydowanie są bardziej przychylni Francji. Jeśli mówimy Czechosłowacji. Tak. Jeśli mówimy też o Górnym Śląsku, jakby i o francuskich rozgrywkach tutaj związanych z Górnym Śląskiem, bo Cieszyńskie to jest jednak troszeczkę inny obszar, on tam bywa łączony, bywa rozłączany, to jest duża dyskusja, to na jedną rzecz trzeba też zwrócić uwagę. Kiedy Francuzi planują jakąś cząstkę Górnego Śląska przekazać Czechosłowacji, to nie robią nam żadnych plebiscytów, nie kombinują tam. Biorą ten południe Raciborskiego, czyli kraj chluczyński, chlucińsko tak zwane, i po prostu je przekazują Czechosłowacji. Kreskę robią na mapie, robią jak kreskę, Stalin. Wreszcie. Robią kreskę na mapie jak ten, przekazują i jest koniec. Jeśli chodzi o te kwestie jednak pewnej dwulicowości tutaj francuskiej, ona jest oczywiście naturalna przy każdych tego typu działaniach dyplomatycznych, tak. To jest jasne. Natomiast moim zdaniem jednak Francuzi są bezapelacyjnie ogromnym polskim sojusznikiem na Górnym Śląsku i wydaje mi się, że to nastawienie, że Górny Śląsk ma być przynajmniej w jakiejś części Polski, to jest rzecz bezapelacyjna. Można powiedzieć tak, to, że przegrywają, że polska strona przegrywa plebiscyt, nie zmienia faktu, że dla Francuzów i tak okręg przemysłowy, to a widać, przynajmniej jego większość, widać ma przypaść Polskę. Kiedy wybucha trzecie powstanie, które jest zagrywką pod międzynarodowe gremia tak naprawdę, rozegraną w sposób po prostu, być może nawet przecież w porozumieniu ze stroną francuską, tego nie wiemy oczywiście do końca, ale nie jest to wykluczone, że Francuzi dobrze wiedzieli, co się dzieje. To prawda. Kiedy to powstanie wybucha, ono wywołuje oczywiście ogromne oburzenie kogo? Włochów i Brytyjczyków. Włochów, bo Pragi też, na samym początku Pragi. Pragi, oczywiście, tak, ale natomiast Francuzi oczywiście są pełni zrozumienia, to jest jasne, nie? Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy takiej jakby dyplomatycznych rozgrywek i tym podobnych rzeczy, coś takiego nie powinno mieć miejsca, prawda? I oczywiście Francja formalnie i oficjalnie, rząd polski się przecież dystansuje od powstania. Tak, ale to Francja oczywiście też występuje przeciw, prawda? Są żołnierze francuscy, ustawiają te karabiny, kiedy powstańcy wchodzą tutaj do nas, do Katowic. No właśnie. Tak, strzelają nad głowami. Oczywiście, to jest jasne, że mają stąd wyjść, bo po prostu Francuzi otworzą ogień już na poważnie. I to jest wszystko jakby jasne, ale mechanizm, który ma uruchomić trzecie powstanie, to jest mechanizm pokazania, ten plebiscyt tak wyszedł, jak wyszedł, ale ten tak zwany, prawda, mityczny lud górnośląski, on jest zdecydowanie za Polską i w związku z tym
państwa zwycięskie powinny się poważnie zastanowić, co teraz zrobić z tym Górnym Śląskiem, bo na pewno nie można go zostawić przy Niemcach. To było z góry jasne dla wszystkich, tylko nie dla Niemców. Bo Niemcy byli przekonani, że skoro wygrali, to Górny Śląsk jest ich. Tak. Ale teraz było jasne, że trzeba go podzielić. No i tutaj się pojawił oczywiście ten problem delimitacji, jak ten podział przeciągnąć. No ty zwracasz uwagę na jedną z najistotniejszych rzeczy, które się wiążą z trzecim powstaniem śląskim tak naprawdę. A mianowicie, że w trakcie trzeciego powstania śląskiego przestaje się mówić, kto wygrał plebiscyt tak naprawdę. Znaczy Lloyd George oczywiście do sierpnia będzie zabierał głos. 18 sierpnia, być może się mylę teraz, ale 18 sierpnia jest jeszcze jedno jego te słynne przemówienie, co do którego my nie wiemy, czy on się pomylił, czy tam rzeczywiście już tak przegiął, że coś niesamowitego, gdzie mówi o tym, że przecież przytłaczająca większość ludności górnośląskiej posługuje się językiem niemieckim, dokładając do Górnego Śląska całą rejencję legnicką i rejencję wrocławską, żeby to ładnie wyglądało. Ale właśnie ja mu przypisuję teraz świadome pewne działanie. Ale pomimo tego, że on apeluje, że przecież Niemcy wygrały ten plebiscyt, to mimo wszystko on sam w sierpniu 1921 roku używa już argumentów dotyczącego podziału Górnego Śląska. I robią to tak naprawdę wszyscy. Pomimo tego, że strona polska już 21 marca, tu trzeba jedną rzecz jeszcze dodać, myślę, że naszym słuchaczom, że obydwie strony 21 marca ogłosiły zwycięstwo w plebiscycie. Nie, pomimo tego, że tak naprawdę jeszcze nie bardzo było wiadomo, jakie są wyniki tego plebiscytu, ale na wszelki wypadek ogłoszono zwycięstwo. Strona polska no, wezwała do tego, żeby szybko, jak najszybciej określić te warunki, jakby to powiedzieć, przyznania jednej ze stron, zwycięskiej stronie, oczywiście w tym przypadku polskiej, Górny Śląsk. Okazała się ogromna indolencja Komisji Międzysojuszniczej, która po prostu nie była w stanie wygenerować z siebie, a więc te trójgłowy smok, prawda, Leron, de Marinis, Percival, tam potem Stuart, czyli Francja, Wielka Brytania, Włochy, oni nie byli w stanie wygenerować z siebie jednolitej wizji z tej prostej przyczyny, że te wizje na poziomie Londynu, Rzymu i tam Rzymu może mniej i Paryża były kompletnie rozbieżne. Dokładnie. Dlatego są dwie różne propozycje. Co innego proponuje Francja, która chce przyznać rzeczywiście Polsce ogromny obszar, nawet taki, który wyznaczały granice, dokąd doszli powstańcy, więc linię Korfantego, jakoś tam zmodyfikowaną, może trochę in minus. Natomiast strona brytyjsko-włoska, bo tu się taki sojusz zawiązuje, proponuje linię, która w zasadzie opiera się tylko i wyłącznie na koncepcji przyznania Polsce powiatów Pszczyńskiego i Rybnickiego oraz jakichś tam okrawków na wschodzie, też powiatów po prostu tych Katowickiego i na naprawdę niewielkich terenów, naprawdę niewielkiego wycinka Górnego Śląska bez ścisłego okręgu przemysłowego. To jest szalenie istotne praktycznie. Tak. Nie? Więc tu się zarysowuje nagle... Takie... Jeszcze przed powstaniem, dodajmy, się to zarysowuje, bo w kwietniu 21 roku. To znaczy powstanie po części operuje tym niekorzystną propozycją Percivala de Marinisa, wskazując, że to jest rzekomo przyjęte i zaakceptowane, dlatego trzeba przeciw temu zaprotestować. To nie było nic jeszcze przyjęte. Tak. Nic nie było klepnięte. No ostatecznie te propozycje musi podjąć kto inny, nie Komisja Międzysojusznicza. Znaczy tu Briand, powiedzmy sobie szczerze, wychodził z prostego założenia. Dla niego gra, i to jest bardzo istotny aspekt już, o którym być może go podkreślamy trzeci raz, że nikt w czasie powstania już też nie dyskutuje o kwestiach związanych z Opolszczyzną, z polskimi gminami, bo ten układ głosów dla Polaków był taki dość specyficzny. Przemysłowa część, czyli ten trójkąt, o którym będzie mowa w czasie powstań pomiędzy dyplomatami, czyli trójkąt pomiędzy Katowicami, Gliwicami, Bytomiem, gdzie jest skupisko przemysłu, gdzie jest zagłębie przemysłowe, on będzie ogniskował całą uwagę, a nikt się nie będzie zajmował tymi miejscowościami na zachodzie, które głosowały za Polską. Nie? Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeszcze na sekundę wracając do tych problemów z koncepcją podziału. Ona jest faktycznie trudna do przeprowadzenia. To jest rzeczywiście trudne do wyobrażenia, ponieważ na ogół wygląda to tak, że większe miasta głosują in toto za Niemcami, natomiast wioski różnie. Tak. Ale w większości, w dużej mierze jednak za Polską. No i to jest wielki problem. Jak to teraz wykroić? No to widać w planie Korfantego, o tym też gdzie w tych 888 gminach, które on chciał, przecież 1/3, były to gminy, które głosowały za Niemcami. Tak. A 2/3, które on w ramach tego swojego projektu chciał włączyć, no były gminami rzeczywiście, w którym Polacy zwyciężyli w wyniku głosowania. Linia demarkacyjna, którą ostatecznie wytyczono, no była oczywiście
skrajnie, że tak powiem, apodyktyczna. Nie? Robiła to zresztą, jak wspomnieliśmy, inne gremium. No, robiła to tak naprawdę Liga Narodów. Tak, Liga Narodów wysłała swoje komisje. Tu nam się kłania po raz kolejny Émile-Joseph Dillon i w jego książce bardzo dobre spostrzeżenie, że w sytuacji, w której mocarstwa w jakikolwiek sposób napotykały na jakieś problemy, no to spychały decyzje na Ligę Narodów. Liga Narodów, moglibyśmy stwierdzić, w pewnym momencie stawała się środkiem medycznym na wszystkie bolączki świata. I w taki sam sposób no, my widzimy to w przypadku Górnego Śląska. A mianowicie po zakończeniu trzeciego powstania praktycznie impas w rozmowach dyplomatycznych, w których Briand lawiruje, Briand nie chce rozbić sojuszu z Wielką Brytanią, mówi wprost, że jest gotów poświęcić ileś miliardów reparacji wojennych za to, żeby ten przemysł znalazł się po stronie polskiej. No ostatecznie 29 sierpnia 1921 roku to zostaje przekazanie Radzie Ligi Narodów i proszę pamiętać, tam bynajmniej kwestia nie idzie znacznie lepiej. Pomiędzy tymi ostatnimi dniami sierpnia a październikiem są tam tak naprawdę burzliwe niekiedy, a niekiedy straszliwie nudne z wysłuchiwaniem ekspertów jednej, drugiej, trzeciej strony. No badanie spraw, jak tą linię wyznaczyć. Ale ostatecznie się to dzieje, bo 12 dzieje października się, tak. Rada Ligi Narodów jednak proponuje ten ostateczny podział obszaru plebiscytowego, a tydzień tam z haczykiem później łaskawie go, że tak powiem, akceptuje Rada Ambasadorów tych zwycięskich mocarstw. Można powiedzieć, że w październiku 21 klamka zapada. Jest decyzja o podziale tego regionu, przy czym pamiętajmy, że ta granica jest potem jeszcze wielokrotnie korygowana. Bo do 26 roku, ile dobrze pamiętam. Dokonują się te korekty. Tam trzeba pamiętać, że ze względu na to, że jest to obszar przemysłowy, no, dzielone są również pokłady węglowe, dzielone są korytarze kopalniane, etc. Więc to jest bardzo skomplikowane rzeczywiście operacja. Trzeba jakby na przyznać w ten sposób. Ale powiedzmy podsumowując, bo czas nam śmiertelnym jako woda bierze, jak powiada poeta. Ta granica, która w październiku 21 roku zostaje międzynarodowo ustanowiona, nie w drodze jakiegoś arbitrażu polsko-niemieckiego, ale przez Ligę Narodów ustanowiona, stanowi, że 29% terytorium tego obszaru plebiscytowego przypada Polsce i to jest, i tu już jest haczyk, 46% ludności. Tak. Prawie milion mieszkańców, to jest 3213 km2. To wyraźnie nam wskazuje, że ten obszar, który Polsce przypada, to jest ten obszar najbardziej uprzemysłowiony, pomijając Trójmiasto, Bytom, Gliwice, Zabrze, które zostaje w Niemczech, a Polsce przypada właśnie w gruncie rzeczy, można powiedzieć, 4/5 okręgu przemysłowego. Tu mamy, bo wiąże się oczywiście z wyznaczeniem tej granicy kilka zagadek. Nie? Zagadka pierwsza to zwrot w polityce brytyjskiej, który następuje, by wierzyć lordowi Curzonowi ni stąd, ni zowąd w trakcie tych negocjacji, które są toczone, kiedy Wielka Brytania odpuszcza i stwierdza, że nie będzie broniła przydziału dużej części przemysłu w stronie Polski. Ale druga sprawa to kwestia tak naprawdę braku zadowolenia rządu polskiego z przebiegu tej granicy. W roku 1921, 17 października, no, tak naprawdę Zamoyski dostaje z kręgów dyplomatycznych francuskich wręcz rozkaz zmuszenia i wpłynięcia na Warszawę, aby nie torpedowała, a przyjęła decyzję Rady Ambasadorów dotyczącą podziału terytorium plebiscytowego. Że tak naprawdę jakbyśmy się przyjrzeli temu, jak wygląda ten podział, to Niemcy zasadniczo nie są z niego zadowoleni, bo tracą część swojego terytorium. Jest to bardzo dotkliwa strata dla nich, biorąc pod uwagę właśnie pokłady węgla kamiennego, huty, złoża metali, które tutaj na Górnym Śląsku cynku były. Właśnie. Tak, złoża cynku przede wszystkim. Natomiast no, strona polska oczekiwała, że mimo wszystko ten przydział będzie większy, że mimo wszystko będzie bardziej korzystny dla strony polskiej, że otrzyma Rzeczpospolita więcej. Pytanie, które jeszcze chyba warto byłoby zapytać, czy Francuzi byli zadowoleni w takim razie? No cały trójkąt przemysłowy nie przypadł. Bytom, Gliwice znalazły się po drugiej stronie granicy. Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, najważniejszy jednak obszar ten uprzemysłowiony to jest ten obszar Katowice, Królewska Huta, czyli późniejszy Orzów, Mysłowice, Świętochłowice, ten teren. I on w Polsce przypadł.
I tam jest masę zakładów, tam jest masę przedsiębiorstw, które są własnością fiskusa pruskiego, czyli państwa pruskiego. Mhm. To są fiskalne zakłady, no i one stają się teraz częścią oczywiście państwa polskiego. Tak. No i w tym momencie wchodzi nam kapitał francuski Scarbofern, który dzierżawi te państwowe spółki, te państwowe zakłady, etc. No myślę, no, że to jest ogromny, z tego. Myślę, że jest to ogromny uzysk dla kapitału francuskiego. Powiedzieliśmy, że kapitał ma narodowość. Natomiast dla Górnego Śląska samego, patrząc teraz, odwracając kompletnie tę perspektywę, no, ten podział jest na pewno dramatyczny, bo no, zostaje... No, jedna z najbardziej kuriozalnych granic zostaje właściwie wyznaczona. Tak, nie? Tak. Granica, która dzieliła w niektórych przypadkach podwórka w kamienicach. Szkoła była na terenie Polski, a miejscowość, która do tej szkoły miała, że tak powiem, swoje dzieci wysyłać w Niemczech. Zadam takie pytanie już zupełnie na koniec. Może by pokusilibyśmy się o próbę przynajmniej odpowiedzi. Czy ta granica była tymczasowa dla ówczesnych decydentów? Ona na pewno miała jedną jakby opinię. Mhm. Która się narzuca oczywiście. To była granica, która miała ogromny potencjał rewizjonistyczny dla obydwu stron, bo jeśli ani jedna strona, ani druga nie jest zadowolona, to ten potencjał rewizjonizmu jest ogromny. Czyli widzimy tutaj, to już widać w następnych latach, to już widać Locarno i tak dalej, Niemcy cały czas myślą o tym, żeby jednak to odzyskać. Oczywiście Stresemann podkreśla nigdy przemocą, ale jednak jest wyraźnie rewizjonistyczna myśl nastawiona, żeby te granice przesunąć. Czyli granica wielkiego apetytu. Granica wielkiego apetytu. Z drugiej strony też jest w pewnych kręgach oczywiście w Polsce wyraźnie nieukontentowanie tym, o czym mówiłeś, że nie poszliśmy dalej na zachód. W środowiskach nawet tej takiej sanacyjnych, które objęły władzę w województwie śląskim, skupione wokół, po 26 oczywiście, skupione wokół wojewody Grażyńskiego. Widzimy ten mechanizm wyraźnie tam, prawda, ja pole to są nasi bracia, trzeba do nich iść. W środowiskach narodowej demokracji w latach 30. mówi się wprost, że jeśli Niemcy wywołają kolejną wojnę, to my przesuniemy tą granicę bardziej na zachód. Oczywiście, nie? Przynajmniej do tej Odry. No, o Odrze tutaj Odra, najczęściej jako taka mówiło, granica etnosów, tak. No. Więc jest to granica na pewno o bardzo takim potencjale wybuchowym, ale powiedzmy sobie szczerze, no całe to geopolityczne uporządkowanie Europy po I wojnie światowej to jest beczka prochu. Dziękuję bardzo dr Sebastian Rosenbaum z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN. I Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Katowice. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.